5 marca w Kozienicach zorganizowane zostały obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Głównym punktem uroczystości była msza święta w intencji niezłomnych, odprawiona w kościele pod wezwaniem świętego Józefa. Wpatrujemy się więc w tych, którzy byli nieugięci, niezłomni, którzy cierpieli i umierali pod hasłem Bóg, honor, ojczyzna. Nazywamy ich również podziemiem antykomunistycznym w Polsce, które tak naprawdę trwało w naszej ojczyźnie i walczyło o wolność w latach 1944-1963. Według niektórych danych ponad 1 000 000 Polaków wywieziono na Sybir, w tym około 250 tysięcy dzieci poniżej 14 roku życia. To chyba wśród tych dzieci był nasz tutaj dostojny prałat ksiądz Florian Rafałowski. Zostałem wywieziony z braćmi i mamą na Syberię. Tam spędziłem 6 lat. Był to styczeń 1942 roku w ziemiance, w której mieszkało nas w pomieszczeniu mającym 4,5 metra długości, 2 metry szerokości, 13 osób. Zjawił się polski oficer Wojska Polskiego formowanego na Syberii. Stanął w drzwiach, zasalutował i nie mówił dzień dobry, bo jaki mógł być dobry dzień wtedy dla nas. Powiedział, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Odchodząc po rozmowie z nami, zostawił parę butów, aby każdy, kto chciał, musiał wyjść na zewnątrz, mógł ich użyć, a wróciwszy zdejmował i kolejne osoby z tej pary korzystały. I ten człowiek w mundurze polskiego oficera stał się żołnierzem polskim wyklętym. Dlaczego? Nie zachwalał ideologii. Pozdrawił Boga. Myślał o ojczyźnie. Gotów był poświęcić dla niej swoje życie, nie tylko siły i zdrowie. Odwołuję się teraz do mojego kolegi. Obydwu nas w tym samym wagonie, w którym przewożono zwierzęta na handel lub na ubój, wywieziono nas na Syberię i w tej samej ziemiance gnieździliśmy się, by przetrwać to piekło na ziemi. Zbyszek Dłużniewski, 8 lat ode mnie starszy, zmarł w zeszłym roku, pochowany w Libii. Przeszedł cały szlak bojowy z generałem Andersem aż do Monte Cassino włącznie. Mój Boże, tylu wiernych, dobrych, uczciwych Polaków, polskich patriotów poświęciło swoje życie na obcej ziemi, walcząc, by tamtą ziemię wyzwalając, dojść zwycięsko do własnej, swojej ojczyzny,
która dla wszystkich miała miejsce, ale nie wszystkich do niej wpuszczano. Po nabożeństwie w patriotycznym montażu słowno-muzycznym przed zgromadzonymi wystąpili uczniowie publicznej szkoły podstawowej nr 4 imienia Jana Pawła II w Kozienicach oraz młodzieżowy zespół muzyczny Trio. Gdzie żołnierzy nasze kwiat? Wśród uczestników obchodów byli wicestarosta powiatu kozienickiego Małgorzata Bebelska, zastępca burmistrza gminy Kozienice Dorota Stępień, sekretarz gminy Sylwia Wąsik, dyrektor zespołu szkół nr 1 imienia Legionów Polskich w Kozienicach Hanna Golasz, dyrektor PSP nr 4 w Kozienicach Andrzej Suwała oraz przedstawiciele Związku Piłsudczyków RP Koło w Kozienicach z Marianem Śledziem przewodniczącym, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Kozienice z Piotrem Cybulą, Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego Oddział Kozienice z Jerzym Sienkiewiczem, Stowarzyszenia Kawaleryjskiego imienia 22 Pułku Ułanów Podkarpackich w Garbacy-Letnisku z Pawłem Kibilem, wiceprezesem, Kozienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych, członkowie Kozienickiej Rady Rycerzy Kolumba, przedstawiciele Klubu Radnych PiS Rady Miejskiej w Kozienicach oraz Związku Zawodowego KMNSZZ Solidarność przy Enea Wytwarzanie. Niedzielne uroczystości zakończyły się złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy przed Pomnikiem Niepodległości w Kozienicach. Patronat honorowy nad obchodami objęli starosta kozienicki Krzysztof Wolski oraz burmistrz gminy Kozienice Piotr Kozłowski. Organizatorami wydarzenia byli Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Koło Kozienice, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Kozienice, Rada Rycerzy Kolumba w Kozienicach oraz Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bądź błogosławiony, Panie Boże Wszechświata, za to, że dałeś nam żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych. Możemy teraz spotykać się w wolnej, suwerennej, niepodległej Polsce.